Dzisiaj kilka słów o święcie Bożego Narodzenia. Będzie to katecheza bardziej liturgiczna, chociaż nie tylko. Święto Bożego Narodzenia jest świętem dość późnym. Świętem, które chyba jako jedno z niewielu powstało na Zachodzie najpierw i potem zostało przeszczepione na Wschód. Najczęściej święta powstawały na Wschodzie i potem były przenoszone na Zachód. To święto jest związane bezpośrednio z miastem Rzymem i tam zostało to święto ustanowione i później się rozpowszechniło. Świętem starszym niż Boże Narodzenie jest święto Epifanii, które w sobie zawiera mnóstwo różnych wydarzeń w jednym święcie. Ale o Epifanii za chwilę, natomiast w tej chwili oczywiście o święcie Bożego Narodzenia. Święto Bożego Narodzenia, jak doskonale wiemy, wypada 25 grudnia, ale nie mamy żadnej pewności, że jest to oczywiście właściwy dies natalis, czyli dzień narodzenia Chrystusa. Nawet można byłoby śmiało przypuszczać, że prawdopodobnie nie. Chociaż też nie ma niezbitych dowodów, że na pewno nie. Za tym, co by przemawiało, że niekoniecznie to jest ta pora, kiedy by Chrystus miał się urodzić, jest to, że Ewangelista nam wzmiankuje, że pasterze wypasali owce. Judea, mimo że oczywiście jest o wiele bardziej oddalona na południe od nas i klimat ma cieplejszy niż my, to mimo wszystko jest krainą górzystą i jest dość wysoko położona nad poziomem morza, a z tego tytułu też jest tam zima dość chłodna i również w grudniu zdarza się, że wypada śnieg. Więc to jest jeden powód, dla którego prawdopodobnie nie był to czas, kiedy Chrystus tak naprawdę się narodził. Również druga sprawa to jest ta, że kiedy cesarz ogłaszał spis ludności, to też nie robił tego o tak sobie na chybie utrafił, bo mi się akurat teraz chce, to teraz zrobimy. Oczywiście musiał uwzględniać takie sprawy jak na przykład prace rolne, ale z drugiej strony również niedogodność podróżowania. Mianowicie zima nie była czasem żeglugi, ale również była strasznie niedogodnym czasem w ogóle w podróżowaniu gdziekolwiek, nawet jeżeli chodziło o podróżowanie po lądzie, a spis ludności wiązał się z podróżowaniem lądem. Tak naprawdę dla nas nie ma to większego znaczenia, czy jest to naprawdę ten dzień. Bo może tak się złożyć, że przypadkowo, bo dla Bożej opatrzności oczywiście nie ma przypadku, że rzeczywiście jednak jest to ten sam dzień, w którym Chrystus prawdziwie się narodził. Natomiast dla nas jest istotne, że to jest dzień, w którym my tą tajemnicę w sposób mistyczny przeżywamy. I jest ten dzień, jest to dzień, który został w roku tym astronomicznym, ma oczywiście swoje szczególne znaczenie, ponieważ jest to dzień, kiedy następuje wzrost tej pory jasnej i zmniejszanie się nocy. To ma swoje symboliczne znaczenie. Przez proroka Zachariasza, czy ojca Jana Chrzciciela, Chrystus został nazwany wschodzącym słońcem. I właśnie można powiedzieć, że od 25 grudnia słońce jakby nabiera swojego biegu, wzrasta, jakby pokonuje ciemności. Natomiast uwaga, pamiętajmy, że 24 czerwca obchodzimy świętego Jana Chrzciciela, który o sobie powiedział: potrzeba, ażebym ja się umniejszał, a on wzrastał. Rzeczywiście między Chrystusem a Janem Chrzcicielem
była różnica 6 miesięcy, ponieważ Archanioł Gabriel przy zwiastowaniu powiedział Najświętszej Marii Pannie, że oto niewiarę, krewna Twoja Elżbieta poczęła w swojej starości i jest już w 6 miesiącu ta, która uchodziła za niepłodną. I rzeczywiście jest tutaj różnica 6 miesięcy między 24 czerwca a 25 grudnia, ale też jest ważne, że właśnie od tego momentu dzień się zaczyna zmniejszać. Czyli Jan się mniejsza, a Chrystus wzrasta. Święto Bożego Narodzenia jest świętem, które jako właściwie bardzo długo, jako jedyny dzień miało przywilej 3 mszy świętych. Każdy kapłan tego dnia może odprawić 3 msze święte. Później, wiele później, bo po I wojnie światowej, biorąc pod uwagę ogrom ofiar i po prostu naprawdę szok, jaki świat przeżył po takim dramatycznym doświadczeniu, zwrócono się do papieża o pozwolenie również celebrowania 3 mszy świętych w dzień zaduszny. Jest to zwyczaj dość nowy, to tak naprawdę stuletni. Natomiast jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to zwyczaj ten jest bardzo, bardzo stary, kiedy sprawowano 3 msze święte. Otóż pierwotnie w ogóle w chrześcijaństwie msze święte były sprawowane w nocy z soboty na niedzielę z tegoż to powodu, właściwie dwóch powodów. Po pierwsze, nie było wolnego dnia od pracy, więc chrześcijanie, którzy najczęściej się wywodzili z niewolników, musieli po prostu w dzień pracować, musieli iść w niedzielę do pracy, więc to był jeden z powodów, dla którego gromadzili się w nocy, ażeby móc sprawować mszę świętą. A drugi powód to jest ten, że byli prześladowani. Można powiedzieć, do IV wieku zawsze ta sytuacja była niepewna. Czasami było lepiej, czasami gorzej, więc też musieli się pod osłoną nocy ukrywać z tymi tajemnicami. Później, kiedy Kościół cieszył się wolnością, zakazano sprawowania mszy świętych w nocy z powodu niebezpieczeństwa i pożaru i kradzieży, kiedy te kościoły były w nocy pootwierane, poza Bożym Narodzeniem. W Boże Narodzenie Kościół zawsze sprawował mszę świętą o północy i później następną o brzasku i trzecią mszę świętą w ciągu dnia. Kapłan, który przystępował do sprawowania tych 3 mszy świętych, upamiętniał po pierwsze potrójne przyjście Chrystusa, czyli jedno, kiedy Chrystus narodził się w Betlejem, drugie, pod postaciami chleba i wina, kiedy przychodzi na ołtarz, i trzecie, które nastąpi przy powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasu. Drugie znaczenie tych 3 mszy świętych ma też upamiętnić potrójne narodzenie Chrystusa. Jedno to odwieczne rodzenie, które nieustannie się dokonuje z Ojca. Ojciec nieustannie rodzi swojego Syna, tchnie swojego Syna. Drugie to jest to narodzenie w Betlejem, a trzecie to jest narodzenie w duszy ludzkiej. To te 3 msze święte mają oczywiście upamiętniać właśnie te potrójne narodzenie. Niewątpliwie później pewną inscenizacją tegoż, taką powiedzmy dekoracjami, które mają nam pomóc w przeżywaniu święta Bożego Narodzenia, jest niewątpliwie szopka, która jest również wynalazkiem bardzo późnym, bo XIII-wieczny. Dopiero święty Franciszek z Asyżu urządził taką żywą szopkę najpierw, a potem to się przyjęło i że zaczęło się w kościołach pewną taką
jakby powiedzieć, ilustrację tego Bożego Narodzenia sporządzać i teraz jakby dla nas, myślę, że jest prawie niewyobrażalne, jak miałoby wyglądać Boże Narodzenie bez takiej właśnie szopki, tak? Takiej pewnej ilustracji, figurki, które przedstawiają Boże Narodzenie. Również bardzo późnym wynalazkiem, do którego oczywiście się próbuje dopasować również pewne znaczenie duchowe, jest to choinka, która ma z jednej strony symbolizować drzewo rajskie, to drzewo, na którym człowiek, przez które człowiek, można powiedzieć, upadł, i zarazem drzewo krzyża. I ponieważ te owoce, które wiadomo w tej chwili raczej rzadko ktoś może łakociami ozdabia choinkę, bo mamy różne bombki, ale wcześniej to najczęściej to były jakieś tam pierniki, jakieś łakocie, które później dzieci zrywały z tego drzewa. Miało to wyobrażać, nie wiem na ile była taka świadomość, samego Chrystusa, którego z drzewa krzyża spożywamy, który wydał siebie na krzyżu i którego później właśnie ciało spożywamy. Również, żeby pokazać, że Święto Bożego Narodzenia jest dość nowym świętem, to ono ma nietypową oktawę. Jeżeli chodzi o oktawę Wielkanocy na przykład, to są wszystkie dni poświęcone Zmartwychwstaniu Pańskiemu. Tam nie wspominamy żadnych świąt. Natomiast dla nas jest zupełnie oczywiste, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to jest świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Potem jest święty Jan Chrzciciel. Potem są młodziankowie. Potem jest oczywiście kilka dni, których się nie wspomina żadnych świętych. Otóż pokazuje to też, że te wspomnienia tych poszczególnych męczenników były starsze. Boże Narodzenie było późniejsze i oczywiście w pewnym momencie, jak połączono te święta, to niewątpliwie stworzono oktawę i jakby harmonijnie wpisano tych męczenników, tych świętych w tą oktawę. I ma to też dla nas szczególne znaczenie. Ojcowie Kościoła bardzo pięknie to wytłumaczyli, jeżeli chodzi o męczeństwo świętego Szczepana, czy tych dzieciom, dzieci niewinnych w Betlejem, że ten nowonarodzony król, o tego nowonarodzonego króla należy walczyć nawet za cenę własnej krwi. I tak jak dzisiaj rozpoczęliśmy okres Adwentu, to ten okres przygotowania do Bożego Narodzenia również jest okresem bardzo starym. Stosunkowo oczywiście, tak jak i Boże Narodzenie mniej więcej, ponieważ około 480 roku zaistniał zwyczaj postu, na początku postu trzydniowego przed Bożym Narodzeniem. Później ten okres adwentowy wydłużył się do 4 tygodni. Oczywiście nie zawsze to jest tak, że są to pełne tygodnie. W tym roku będziemy mieli tak naprawdę 3 tygodnie i 1 dzień. Czyli tylko jeden tydzień się dopiero rozpocznie, już będzie Wigilia. Ale chodziło o to, żeby te 4 tygodnie miały symbolizować te 4 tysiąclecia oczekiwania przez ludzkość na Zbawiciela. I zresztą w kolędzie w starszej wersji mamy, że 4000 lat oczekiwania. Chodziło o ukazanie jakby tego czasu Starego Testamentu, w którym ludzkość oczekiwała z utęsknieniem na przyjście Chrystusa, ale oczywiście Adwent ma też znaczenie takie, że ma dla nas, którzy już żyjemy po Chrystusie, że jest to czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. To jest czas przygotowania się na powtórne przybycie Pana Jezusa. I pewna też taka ciekawostka, która być
być może nie dla wszystkich znana. Mianowicie Boże Narodzenie jest też harmonijnie powiązane ze wspomnieniem prarodziców Adama i Ewy. W Wigilię Bożego Narodzenia wspominamy naszych prarodziców i tutaj właśnie mamy jakby potomstwo w dalszym tego słowa znaczeniu tych prarodziców Chrystusa, który przychodzi, ażeby zwyciężyć wroga ludzkości.